Daniel, jak smakuje trzecie zwycięstwo w sezonie? No, na pewno bardzo dobrze. Zwłaszcza, że wygraliśmy trzeci mecz u siebie tutaj. Ciężko cokolwiek powiedzieć o tym, co wydarzyło się wcześniej, ale mówię, nie patrzymy na to, co już było, bo to już jest historia. Musimy wyciągnąć wnioski i kolejny mecz u siebie też wygrać tak jak dzisiaj. No dzisiaj te punkty wyszarpane, dużo Was na pewno sił to spotkanie kosztowało. To na pewno, każdy mecz w tej lidze kosztuje dużo sił, to nie jest tak, że my spacerujemy po boisku, w każdy mecz wkładamy 100%. No nie zawsze są tego efekty, ale najważniejsze, że dzisiaj były, że dzisiaj trzy punkty zostały tutaj w Lublinie. Do przerwy bez bramek zdradzisz, co założyliście sobie w szatni na drugą połowę? To samo, te same założenia, które były na pierwszą połowę. Trochę może szczęścia brakowało, ja sam tam paru centymetrów mi brakowało, żeby musnął piłkę już w pierwszej połowie, także takie same założenia. Bramka wreszcie strzelona na arenie Lublin, trochę czekałeś na to strzeleckie przełamanie tutaj w domu. No dokładnie, czy w domu, czy na wyjeździe, no ostatnią bramkę strzeliłem dopiero w drugiej kolejce, także nie ukrywam, że ona też była mi naprawdę bardzo potrzebna do tego, żeby dalej funkcjonować dobrze. Teraz przed Wami w niedzielę już następny mecz, no i chyba przystąpicie do niego w naprawdę dobrych nastrojach. Na pewno, no też nie ma co tutaj spoczywać na laurach, bo mamy kilka dni do kolejnego meczu, musimy się skoncentrować i dobrze przygotować do kolejnego meczu, bo czeka nas na pewno ciężki mecz i to na pewno taki będzie.